dzisiejszy tytuł do działu zmroków polskiej kinematografii wybrała właśnie. Wybrałam film R.H. Absurdalny na tak wielu poziomach, że myślę, że nie dam rady ich wszystkich wymienić, ale na pewno jednym z tych poziomów jest dźwięk. Wydaje mi się, że R.H. Plus to jest film, który jest w całości udźwiękowiony w postsynchronach, czyli już jakby po nakręceniu zdjęć. Żaden z bohaterów chyba nie mówi swoim własnym głosem. Dokąd? Szwajcaria. I co będziesz robiła? Co więcej, dźwięki, które wypadają z ich ust, nie zawsze się dokładnie zgadzają z tym, w jaki sposób ich usta się ruszają. No przecież nie będziemy ze sobą przez szybę gadać. No gdzie ty jesteś? Żadna kwestia w tym filmie nie jest podana normalnie, ani neutralnie, łącznie z kwestiami typu podaj mi płaszcz. Sanitariusz to znalazł pana rozbitym samochodzie. W ogóle w polskim kinie czasami trudno jest coś usłyszeć w polskich filmach, bo są dźwiękami jakoś tak dziwnie, że niekompatybilnie z kinami, które je wyświetlają. To jest merytoryczna uwaga techniczna, rozumiem, której nie można zdyskredytować. No bo dźwięk to jest taka najprostsza sprawa w filmie, na której się oszczędza. Przecież my też nie mamy tu porządnych mikrofonów, tylko kolega tutaj tym aparatem fotograficznym dźwięk nam kręci. Przejdźmy do najważniejszego nazwiska w tym filmie, czyli wbrew pozorom to nie jest Anna Przybylska, o której za chwilkę, ale Jarosław Rzemojda, reżyser, bez którego nasze węże nie miałyby racji bytu, bo to on zapewnia nam swoje polskie kino. Bo to jest niezły operator, który w paru filmach niezłe zdjęcia nakręcił, ale kiedy się bierze za scenariusz... Spożywczy? Jaki spożywczy? Fajny widok. Nigdy tu nie byłam. Czego się napijesz? Sok pomidorowy z lodem, poproszę. Na szczęście R.H. Plus był jego ostatnim filmem jako scenarzysty, nie jako reżysera, tutaj możemy jeszcze na niego liczyć, ale ja najbardziej tak uwielbiam jego poprzedni film Sześć dni Strusia, o nim jeszcze będziemy rozmawiać. Zatrudnienie Michała Figurskiego było pomysłem już... I to przecież na ile lat przed wybuchem jego popularności? Michała Figurskiego, kiedy jeszcze był szczupły, młody i miał uklenione to jest włosy. Szczupłe, to myślę, że w skali Michała Figurskiego jest to ewidentnie szczupły Michał Figurski. Non-stop pali w tym filmie jointy i używam tej nazwy, ponieważ on również jej w filmie używa. I zajmuje się, pozwolę sobie na cytat, BZYKANIEM. Bzykanie. Jest to się jego... głuszy tak kolejne. Tak, jest to jego kolejne główne zajęcie. Tak. No i do tego jeszcze Ania Przybylska, Kasia Bujakiewicz i jeszcze jakieś już mniej rozpoznawalne panie. I w głównej roli aktor, którego nazwiska nie pamiętam. Ja pamiętam, Robert Żołędziecki, Tak. Sprawdzisz to i podpisz. Tak. Ale to jest w ogóle coś niesamowitego. I on nam w tym roku wróci. Tak, w tajemnicy Westerplatte gra główną rolę, także być może ma szansę w tym roku nawet na jakąś tam nominację. Powiem tak, jeśli jego wykonanie będzie na poziomie, na kosmicznym poziomie wykonania w R.H. Plus, to nagrodę ma zagwarantowaną już teraz. Szymon. Nie mów hop, też myśleliśmy, że z Kacwawą tak jest, że wszystko zjadnie. Życzę mu jak najlepiej, natomiast jego rola w R.H. Plus jest absolutnie epicka. Proszę podać imię i nazwisko dziewczyny. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Agata? Bo o czym warto wspomnieć, R.H. Plus to jest jedna z tych koszmarnie, spektakularnie nieudanych prób, gdzie polskie kino chce zrobić film gatunkowy. Thriller sensacyjny o szajce Szwajcarów, którzy zajmują się wykradaniem narządów do przeszczepu, a wykradają je tak z niewinnych, czystych, blondwłosych Polek. Ja przepraszam, ale miałam egzamin. I czynią to mordując je. No, przy okazji. To jest taki efekt uboczny.
jedyny raz w kinie byłem świadkiem czegoś takiego, bo tam jest taka scena, już w finale zdradzając trochę pointę, nawet ktoś nie widział RH+, że w końcu ją łapią, chcą im tą nerkę wyciąć, usypiają to, a nie przybyską i ją rozbierają, co jest pokazane z detalami, jak oni ściągają majteczki. Potem jest ten jakaś dublerka to w ogóle grała, bo to jeszcze były czasy, kiedy Ania Przyłębska nie rozbierała się w filmach. I potem pani podciąga jej koszulkę. I kamera się zatrzymuje na nagich piersiach. I wytrzymuje. I mija 5 sekund. 10. 15. Po prostu i w tym momencie w kinie już był taki totalny chichot, bo nie sposób inaczej... Jest to bardzo przyjemne, ale absolutnie bez sensu. Już nie było inaczej, bo nie można było... Ale zapominamy, że chodzi o nerkę przynajmniej. No więc kończą, odwracają na plecy i wycinają nerkę. Ale... Nie wycinają nerkę. Ale po prostu obejrzyjcie sobie RH+, naprawdę warto, tam tyle się dzieje. Tak, ja uważam, że RH+ w ogóle redefiniuje taką kategorię kino niemożliwe. Bo to jest film, w którym wszystko jest niemożliwe, od poziomu realizacyjnego, przez dialogi, po aktorstwo. I ten efekt jest tak spektakularny, że to jest właśnie kolejny film, który absolutnie należy obejrzeć w grupie. Można go na przykład obejrzeć bardzo wcześnie rano i myślę, że ma się zagwarantowany bardzo przyjemny dzień, bo nagle wszystko wydaje się wspaniałe. I jeszcze moja kochana kwestia z tego filmu. Chodzi za mną, trzeba sobie przypomnieć ten film, chodzi za mną tak po prostu wszędzie. Jak główny bohater wpada do szpitala, bo musi tam, leży dziewczyna i on chce, i on tak, muszę z nią porozmawiać! Muszę z nią porozmawiać. Nie może pan. Nie może pan z nią rozmawiać, bo ona nie żyje. W tym filmie kilkakrotnie pojawia się trup. Warto było powiedzieć, że trup ściele się gęsto. RH+ udowadnia, że można źle zagrać trupa. Nawet. Tak. No tam jest na przykład też taka scena w prosektorium, jak oni szukają koleżanki, ale koleżanki nie ma, ale leży akurat jakaś naga, ładna dziewczyna pod tym i oni tak odkrywają i znowu jest takie długie zbliżenie na piersi, a to jakaś Rumunka powinna co do tego, że to mężczyzna. I tak jeszcze dwa zbliżenia? No dobra, zakładam. A ta przyjechała z Rumunii bez dokumentów. Każdy bardzo, bardzo dobry film, naprawdę idźcie i zobaczcie. I to jest, jak kiedyś stworzymy taką listę, kto w poprzednich latach zgarnąłby węży. Hmm. Taką wstecz, to myślę, RH+, absolutnie, tak. I to na dzisiaj myślę, że już, a za tydzień kolejna porcja uroczego polskiego kina, kolejny gość i w ogóle kolejny ilustrowany magazyn wężowy. Do zobaczenia.